Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy Wiosna. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie pośle, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich naszych widzów, słuchaczy. Panie przewodniczący, czy Lewica jest otwarta na jakikolwiek kompromis w sprawie przepisów dotyczących aborcji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, po publikacji tegoż orzeczenia? Czeka w Sejmie na rozpatrzenie prezydencki projekt. Czy wy jesteście gotowi pracować nad tym projektem, ostatecznie może po jakichś zmianach go poprzeć? Lewica zawsze szuka kompromisów i kompromisem w sprawie aborcji jest oddanie wolności w ręce kobiet, danie szansy, żeby mogły decydować o swoim ciele, żeby mogły podejmować decyzje, które nielegalny Trybunał Konstytucyjny im odebrał, które zmusza kobiety na karę, która jest niezasłużona i doprowadza do sytuacji, kiedy polskie prawo staje się torturą dla kobiet. Panie przewodniczący, ja rozumiem. To jest kompromis wypracowany wewnątrz klubu Lewicy. Taki jest wasz wewnętrzny kompromis, ale kompromis polega na tym, że gdzieś w połowie drogi muszą spotkać się ci, którzy są po przeciwnych stronach, tak jak ugrupowania, które są w Sejmie, w parlamencie w tej sprawie. No i czy ta propozycja prezydenta, żeby wady letalne mogły być powodem aborcji, czy pana zdaniem jest jakimś sensownym rozwiązaniem? No bo mamy rzeczywistość prawną, jaką mamy, czyli po orzeczeniu Trybunału dwie przesłanki, zdrowie, życie kobiety albo ciąża pochodząca z gwałtu. Może być jeszcze jedna przesłanka. Czy Lewica mogłaby ją poprzeć? Pan pyta przedstawiciela Lewicy, ale szefa, nawet wie klubu. Pan redaktor, wie pan doskonale, że najbardziej ten projekt prezydencki obśmiał i wyrzucił do kosza obóz pana prezydenta. To przedstawiciele. No nie wiem, czy obśmiał. Wiele osób stoi na stanowisku, dlatego mówię o kompromisie, bo dla nich jest zbyt liberalny, dla was jest zbyt konserwatywny, więc pytam, czy nie mógłby być właśnie tym kompromisem. Panie redaktorze, chciałbym odpowiedzieć dłużej niż jasne pytanie jest zadawane. Proszę więc, bardzo, proszę bardzo. Obóz Prawa i Sprawiedliwości go zlekceważył. I przypominam, co mówili przedstawiciele PiS-u, bo w międzyczasie też popatrzyłem, jakie te odpowiedzi były. Mhm. Prezydent powinien nie wtrącać się do spraw aborcji. Prezydent to nie jest jego sprawa. Nie będziemy tego rozpatrywali, pan marszałek Terlecki. Zamrażarka jest głęboka. No to przecież są wszystko przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, obozu PiS-u, Zjednoczonej Prawicy, popierający pana prezydenta, mhm, którzy powiedzieli, nie ma szansy na to, żebyśmy jakikolwiek projekt procedowali. Jarosław Kaczyński chce, aby tortury w Polsce na rzecz kobiet zostały przywrócone. Między innymi tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ja się na to nie zgadzam. Lewica się na to nie zgadza. Nie ma dzisiaj przestrzeni do tego, żebyśmy szukali znowu jakiegoś kompromisu, który będzie ograniczał prawo kobiety. Prawo kobiety powinno być szanowane i dlatego powinna być wolność wyboru. I ja takiego wolności zawsze się będę domagał, ja za taką bym w parlamencie głosował. Rozumiem, panie przewodniczący, tylko że pan też powinien zdawać sobie sprawę, że dla wielu osób prawo kobiety jest ważne, ale prawo do życia dziecka jest równie ważne albo ważniejsze niż wybór jako taki, więc może, panie przewodniczący, tak definitywnie, tak? Wolicie ten stan prawny, jaki jest, niż stan prawny ustawa proponowana przez prezydenta, tak? Uważa pan, że nie ma szans, żeby to poprzeć, lepiej niech zostanie już tak, jak jest, tak? Wcześniej czy później prawo aborcyjne się w Polsce zmieni. No ja rozumiem, ale ja pytam teraz, o rzeczywistość tu i teraz. Ale teraz nie będzie żadnej zmiany, dlatego że ja nie wierzę Kaczyńskiemu, że będzie wprowadzał jakieś zmiany, bo doprowadził do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny w nielegalny sposób zabronił aborcji, mówiąc o tym, że płody mają się rodzić martwe. A jedną rzecz chciałem panu powiedzieć. Nigdy Lewica nie namawiała i nie będzie namawiała do tego, nie będzie prowadziła żadnych akcji aborcyjnych, żeby namawiać kogokolwiek do aborcji. Aborcja ma być wyborem, a nie zmuszaniem kogokolwiek. Przecież przez lata aborcja w Polsce była legalna i tych aborcji nie było wcale więcej. Problem polega na tym, że dzisiaj się odbiera tym najbardziej potrzebującym, kiedy na przykład okazuje się, że życie kobiety jest zagrożone, bo nosi w sobie martwy płód. No ja tego nie rozumiem. Nie, zagrożenie życia dziecka, no to, panie przewodniczący, ale no to chyba zna pan prawo. Jeżeli jest zagrożone życie kobiety, to aborcja jest wtedy dopuszczalna. No jak to nie? To pan redaktor chyba nie słyszał. Nie. Pan redaktor nie słyszał wielu wypowiedzi. Ale ja wiem, jak ustawa wygląda. Ale ja wiem, jak wygląda ustawa. No to nie wiem, co mówią niektórzy lekarze. Wiem, jak wygląda ustawa. Życie lub zdrowie matki, panie pośle. Nie do końca. Mhm. Dlatego, że jeżeli mamy na przykład płód, który może się urodzić, może, będzie z wielkimi wadami, który w ostatnim okresie może zagrażać życiu matki, to wtedy
lekarz nie będzie miał prawa podejmować tej decyzji. Będzie się bał, że zostanie tak samo osądzony jak matka. Matka będzie się bała, że będzie mogła mieć jakąś karę, bo przecież są też projekty wskazujące, żebyśmy kobietę karali. I na to nie może być zgody. I dlatego tak wiele osób, tysiące, setki tysięcy osób wychodzi na ulicę, bo rozumie to dokładnie w taki literalny sposób. I ja nie chciałbym, żeby w Polsce było prawo, które jest na wyrost zaostrzające i nie dające perspektywy wolności. To już kończąc temat aborcji, panie pośle. Szans na poparcie prezydenckiego projektu, szans po jakichś zmianach, jeżeli chodzi o lewicę, nie ma, tak? Z prezydentem o aborcji nie. Lewica nie poprze. Lewica jest za tym, żeby lepiej już było prawo takie jak teraz po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. No. To jest nieprawda, panie redaktorze. Ale, to jest zero-jedynkowa sytuacja. No ja rozumiem, ale chodzi o rzeczywistość prawną i parlamentarną tu i teraz, panie pośle. No albo jesteście za tą zmianą, albo jesteście za tym, żeby było tak jak jest. No chyba na tym polega głosowanie nad jakąś ustawą. Zmieniamy albo zostawiamy. Nieprawda. No pan redaktor przed chwilą usłyszał ode mnie, że Kaczyński, Terlecki, Witek i całe ciało... Ale ja pytam o wasze stanowisko. Pytam o wasze stanowisko. Ale ja odpowiadam panu. Nie będzie takiego głosowania, bo Kaczyński ma gdzieś prezydenta, bo dla niego prezydent to jest mały pionek na szachownicy i szybciej prezydenta zamknie w szachownicy i powie ty tam cicho możesz w pałacu siedzieć pod żyrandolem, niż będzie miał jakiekolwiek prawo prezydent. Więc nie będzie żadnych głosowań, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zamiast być prezydentem wszystkich Polaków jest prezydentem swojego obozu, tylko nie widzi, że ten obóz go nie szanuje. Panie przewodniczący, o respiratory, chciałem o sprawę respiratorów teraz zapytać, bo wicepremier Jarosław Kaczyński opublikował oświadczenie dotyczące tego zakupu właśnie wiosennego i tłumaczy, że służby raportowały Ministerstwu Zdrowia, że sytuacja jest absolutnie bezpieczna, że ten dostawca respiratorów wątpliwości zdaniem służb nie budzi. Jak teraz wyjaśnić tę sprawę? Komisja śledcza, jak proponuje Platforma Obywatelska, jest dobrym pomysłem? Że jeden polityk siedzi w pokoju z innymi politykami i mówi im jak jest, a inni milczą, no tak jak jest zazwyczaj w obozie Prawa i Sprawiedliwości, to nie oznacza, że wszyscy w tym pokoju są mądrzy. I wszyscy doskonale wiedzą poza obozem Prawa i Sprawiedliwości, że przekręty na pandemii w pierwszym okresie były, że respiratory były zamawiane w sposób całkowicie niezgodny z polską racją stanu, że mogliśmy zamawiać je przez wspólne zamówienia europejsko-unijne i wtedy byśmy mieli szybsze zamówienie i lepszą realizację, że na tym bardziej, co chodziło o respiratory, ale też maseczki się zarabiało i zarabiali koleżkowie z Prawa i Sprawiedliwości albo z okolic PiS-u, bo to może nie ludzie samej partii, ale którzy są powiązani z innymi politykami PiS-u. I tak to wyglądało. Komisja śledcza też nie zostanie dzisiaj powołana. Nie będzie takiego wydarzenia, bo nie ma większości do tego, ale przyjdzie taki czas, że za każdy taki przekręt ludzie PiS-u zostaną rozliczeni. I oczywiście dzisiaj mogą się śmiać, uśmiechać, ale przyjdzie czas, że prokurator i sędzia taką sprawę będzie rozpatrywał i wtedy winni pójdą siedzieć. Jasne, ale to panie pośle, który polityk PiS-u stoi za tym, jak pan się wyraził, przekrętem? Jakby pan konkretnie powiedział, bo tak ogólnie jest łatwo rzucać oskarżenia, a to jest przekręt kogo? Powiedziałem, że ludzie stojący obok ludzi w PiS-u, żeby to doprecyzować, między innymi ludzie, którzy są związani z panem ministrem, byłym ministrem Szumowskim. Przecież pan minister Szumowski jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. To o maseczkach teraz pan mówi, jak rozumiem, tak? O historii z maseczkami. Nie. Mówię o respiratorach i o maseczkach, dlatego że to jest ten sam cały czas resort zdrowia. I jeżeli popatrzymy na to, czy było wszystko lega artis, albo nie można było tego zrobić lepiej, no to można było i nikt nie zamknie głowy, ust nikomu z opozycji, na pewno nie zrobi tego Jarosław Kaczyński, ogłaszając, że jest wszystko dobrze, bo on wie, że jest wszystko dobrze. No jest wszystko dobrze, tyle, że jest tak dobrze, że respiratorów jak nie było, tak nie ma. To teraz o innej sprawie, której jak nie było, tak nie ma, o połączeniu Wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo w 2019 roku już decyzje pierwsze zapadały w tej sprawie, minęła końcówka 19, cały 20, mamy już 21 i wy ciągle jesteście dwoma osobnymi bytami, panie przewodniczący, tak? No jesteśmy, ale chciałem powiedzieć, że wszystkie partie, które w 2020 roku, wszystkie miały zaplanowane kongresy albo kongresy i PiS, i PSL poprzesuwały te kongresy. No jest pandemia, no co mamy zrobić, jak mamy to zrobić? Zdalnie pan redaktor proponuje, oczywiście można robić zdalnie, ale przypominam, że jakbyśmy zrobili zdalnie, to pewnie ktoś przyszedł, powiedział, podważamy to, dlatego że nie ma w statucie zdalnych spotkań, więc trzeba czekać, no to czekamy. I plan na dzisiaj zakłada jakiś, nie wiem, termin Wiosna, lato, jeżeli zima. Jeżeli będą pandemiczne możliwości, to znaczy jeżeli to wszystko zelży, a miały być szczepionki świetnie zorganizowane, nie są, to wierzę, że to będzie wrzesień, może czerwiec, no te miesiące, które takie się wydają najbardziej
wolne od dużej ilości koronawirusa zakażeń, ale ja nie twierdzę, że będzie w czerwcu lepiej, bo jeżeli się okaże, że nie szczepimy, no to będzie gorzej i znowu będzie problem. A mówił to wszystko Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za rozmowę. Wszystkiego dobrego, życzę. Dziękuję bardzo. Zdrowia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne Sedno Sprawy zapraszam jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.